Zabił mnie. L, S, łatwy, easy, L. Ej, a może GG? Co się stało ze mną przed chwilą? Czemu byłem taki zdenerwowany? Czemu byłem taki toksyczny? Witam, moi drodzy, w tym filmie porozmawiamy sobie na temat toksycznych graczy w Minecrafcie. Moi drodzy, nie mówcie, że nie spotkaliście nigdy takiej osoby, bo wam nie uwierzę. I jeszcze raz serdecznie witam w odcinku, witam was ja i Czesiek. No i dobra, arena się generalnie zaczęła i będziemy sobie już pędzili tutaj. Ty, biały, już do mnie tutaj normalnie coś planuje iść. Kurde, bardzo szybko mu to poszło. Bardzo szybko sobie obczaił, do kogo będzie szedł i chyba wybrał sobie mnie tutaj jako cel, więc będziemy kontratakowali. Tak, będę tutaj kontratakował. Ale moi drodzy, przechodząc właśnie do tematu, napiszcie w komentarzu proszę, co wy myślicie na temat właśnie takich, nie wiem jak to aż w słowa ubrać. Troszkę na takich toksyków, na takich toksycznych graczy. Myślę, że to jest adekwatne słowo. Bo moi drodzy, wszyscy wiemy, że to jest granie. W grze sobie gramy, można się czasem zdenerwować. Dobra, ale oprócz tego zdenerwowania, moi drodzy, można jeszcze na przykład się po prostu dobrze bawić, robić to, czego tak naprawdę gra jest, nie? Czyli dobra zabawa. Tutaj kolega ma TNT i ja sobie niestety muszę go pokonać. Dobra, pokonamy kolegę i wrócimy do tematu. Dlaczego, moi drodzy, właśnie ludzie są tacy dla siebie bardzo, bardzo agresywni? W sensie, no kurde, gry mają łączyć ludzi, a nie dzielić, nie? No i na pewno dam rękę uciąć. Dam rękę uciąć, że na pewno w swoich grach spotkaliście przynajmniej jedną osobę, która wam napisała, że jesteście Ezem, Elka, po tym jak wy go pokonaliście na przykład, nie? Po tym jak po prostu wy okazaliście się lepsi na tej danej arenie. Nie, w tym jednym, akurat jednym PvP, wy byliście lepsi od gościa i gościu was wyzywał od łatwych, od ezów. I z czego wynika taka frustracja u graczy? Właśnie tego nie rozumiem, naprawdę. I mi się zdaje, że to jest po prostu przez obecne czasy. Bo teraz, wiecie, wszystko pędzi, wszystko się liczy, żeby mieć już tu teraz. I dla niektórych to może być na przykład właśnie... Wow! No i co? Jest lepszy. No i co zrobię, jejku? No, najpierw, że jest SM. Czemu miałbym tak napisać? Nie wiem. Gościu sobie wraca, gra normalnie. No i jakby nie rozumiem, czemu na przykład ktoś pisze wtedy, że ktoś jest SM, albo jest łatwy, albo go wyzywa na czacie w grze komputerowej. I na przykład pisze, ty, dziadzie jeden, jesteś taki okro... No, naprawdę tego nie rozumiem. Bardzo mnie ciekawi, co wy o tym sądzicie. Bardzo naprawdę serdecznie już teraz na tym miejscu was proszę, żebyście wyrazili swoją opinię. Co wy sądzicie na temat takiego trochę sposobu toksycznego grania? I to jest w różnych community, czy to jest w community Minecraftowym, czy w innych, na przykład, nie wiem, Counter-Strike. Na pewno. Nie ograniczajmy się tylko do Minecrafta. Weźmy szerzej tutaj z horyzontami naszymi. No ale dużo jest takich sytuacji, naprawdę. Bardzo mnie ciekawi, skąd się to wszystko bierze. Chyba wiem, skąd się to bierze. Tutaj oczywiście bardzo inteligentny żart padł z mojej strony, ponieważ naprawdę, tak realnie zastanawiając się, czemu ludzie są dla siebie tacy niemili. Zamiast naprawdę wspólnie coś zrobić, wspólnie sobie pograć, wspólnie coś stworzyć fajnego w grze, to ludzie są tacy... A, pędzimy sobie, pędzimy, niszczymy. Ona idzie. I teraz pijemy szybko potkę na niewidzialność. Ale jak ona mnie widzi? Ej! Chciałem dopowiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszam was do dyskusji na ten temat. W komentarzach proszę was o takie wypowiedzenie się na ten temat i możecie dawać jakieś kolejne tematy, o których możemy porozmawiać, na przykład, nie wiem, Budda, jakieś takie tematy ogólnopolskie. Naprawdę, jestem otwarty na propozycje, więc czekam na tematy. To, co jest w grach komputerowych, to powinno być za barierą, że to jest gra, nie? No, rozumiem, każdy zrozumie, że ktoś się wkurzył po prostu, bo ludzie się denerwują z różnych powodów, nie? Mogło coś nie wyjść, coś się mogło zepsuć. To jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś stale na przykład jest tak sfrustrowany przez gry, stale po prostu wpływa to na niego negatywnie, to moim zdaniem detoks od gier. Nawet na chwilę, na tydzień, na dwa, żeby nigdy gry negatywnie wpłynęły na nasze realne życie. I tego wam życzę. Miłego dzionka. Elo!